Zadanie 2.2 z czerwca 2023 podaje dosyć ciekawe informacje o reakcjach tlenku chromu 6 CrO3 z kwasami, zasadami, no i wodą. Przygotowałem trzy probówki z wodą, z rozcieńczonym kwasem siarkowym 6 i z kwasem solnym. I zobaczymy, jak ten tlenek reaguje właśnie z nimi i czy ta tabela podaje poprawne informacje. Dodatkowo oczywiście przygotowałem tlenek chromu 6, żeby nie było. Tlenek chromu 6 w temperaturze pokojowej jest to krystaliczny związek o barwie czerwonej. Niestety bardzo szybko reaguje z wodą i staje się taki czarny. Jest bardzo higroskopijny, więc trzeba z nim pracować szybko, jeżeli się chce zobaczyć tę czerwoną barwę, co niestety nie zawsze się udaje, jeżeli jest otwarty już ileś razy. Wrzuciłem go do wody. Widzimy od razu zmiany. Reaguje z wodą, powstają tutaj kwasy chromowe. Druga probówka zawiera rozcieńczony kwas siarkowy. I zobaczymy, co tutaj nam się wydarzy. Czy w ogóle coś się wydarzy. Widzimy, że również coś się tutaj dzieje, pomimo tego, że według tabeli tlenek kwasowy nie powinien reagować z kwasem. To pytanie, dlaczego tutaj doszło do takiej samej reakcji jak w probówce pierwszej. Bo przecież tutaj mamy wodę, a tlenek ten, jak pokazuje pierwsza probówka, reaguje z wodą, więc będzie chociażby z tego powodu reagował z roztworem kwasu siarkowego, bo będzie reagował z tą wodą. I zaraz przejdziemy do tego kwasu solnego, ale zanim do tego dojdę, to jeszcze taki mały komentarz. Przypomnijmy sobie, że w zbiorze na przykład Barbary Pac jest takie zadanie, że do kwasu solnego jest dodawany N2O5. I ileś osób się zastanawia, dlaczego to reaguje z kwasem, przecież kwas nie reaguje z kwasem, czy tam tlenek kwasowy nie reaguje z kwasem. A woda, która tam jest, przecież kwas solny to jest wodny roztwór, a z wodą już nam ten N2O5 reaguje. Ale co z tym kwasem solnym? Oczywiście zaraz to sprawdzimy, żeby było tak jak w zadaniu. No to wsypiemy troszkę tego tlenku jeszcze do kwasu solnego i zwróćmy uwagę, że tutaj nam powstaje zabarwienie znacznie inne. Ale nie możemy powiedzieć, że tutaj nie doszło do żadnej reakcji. I zrobimy teraz jeszcze coś. Dodamy tutaj do wszystkich tych probówek benzen. Benzen jako niepolarna ciecz niespecjalnie miesza się z wodą. I zobaczmy. Do pierwszej. I do drugiej. Nie widzimy, żeby cokolwiek się w tych probóweczkach działo. Benzen ładnie utworzył górną warstwę, dlatego że kwasy chromowe nie rozpuszczają się praktycznie w właśnie w tym benzenie. Ale co z tą trzecią probóweczką? Dodam tu oczywiście też tego benzenu. No i zobaczymy. Proszę zwrócić uwagę, że ta górna warstwa przyjęła zabarwienie, no praktycznie czarne. Dlaczego? Bo to, co tutaj powstało w tej reakcji z kwasem solnym, dobrze rozpuszcza się w benzenie. Nie jest prawdą, że tlenek chromu 6 nie reaguje z kwasem solnym. Reaguje i to troszkę inaczej niż tutaj, niż na przykład z kwasem siarkowym rozcieńczonym, gdzie reaguje właściwie z wodą. A tutaj reaguje bezpośrednio z HCl. Powstaje tak zwany chlorek chromylu, CrO2Cl2. I to, co tutaj pokazuje, to jest metoda jego otrzymywania. Wyekstrahowałem go nawet do właśnie tego benzenu. Także to jest niepoprawna informacja, dlatego że to nie jest prawda, że tlenki kwasowe no, na pewno nie reagują z kwasami. Nie tworzą się wtedy sole. Ale nie tworzą się sole, a nie reagują, nie oznacza tego samego. Tak więc zadanie 2.2 podaje niepoprawną odpowiedź, jeżeli chodzi o reakcję tlenku chromu 6 z kwasem właśnie tym solnym. Bo nawet gdyby maturzysta, bo nie musi o tym wiedzieć, że powstanie ten chlorek chromylu, to przecież i tak musi wiedzieć, że kwas solny to jest wodny roztwór, a z wodą ten tlenek reaguje, jak zresztą mówią
o tym wademeka. Chociaż nie wszystkie, bo jedno wademekum bardzo popularne twierdzi, że nie reaguje z wodą. Ale jest to informacja, jak widać, tutaj niepoprawna. Okej, pozdrawiam wszystkich, cześć.